pewien pogląd na skład etniczny dają prowadzone spisy ludności, ale nie pełny, ponieważ prowadzono spisy według kryteriów. Kryterium narodowe, kryterium językowe, kryterium wyznaniowe. Przewaga była ludności grekokatolickiej i mniej więcej porówno rzymskokatolickiej i żydowskiej. Jeśli wziąć pod uwagę kryterium narodowościowe, to z kolei przewagę miał żywioł polski, bo około 4000 podawało w tym spisie język polski jako język narodowy. Placówką wiodącą w sferze oświaty i kultury było przedwojenne gimnazjum i liceum lubaczowskie. Bardzo zresztą skromne, bo rodziło się przed I wojną światową z kursów gimnazjalnych, których naukę pobierało kilkudziesięciu uczniów, a maturę trzeba było zdawać w Jarosławiu czy Przemyślu. Uczyli się w tym gimnazjum i liceum i rzymskokatolicy, grekokatolicy i uczniowie wyznania mojżeszowego. Religii mojżeszowej uczył nauczyciel żydowski, względnie rabin, religii grekokatolickiej ksiądz grekokatolicki, powszechnie umownie nazywany popem, a religii rzymskokatolickiej ksiądz z parafii lubaczowskiej. Życie kulturalne Lubaczowa ogniskowało się również wokół dwóch instytucji kulturalnych, mianowicie Czytelnia Polska, która wznosiła się tu, gdzie dzisiejsza apteka przy ulicy Piłsudskiego. W Czytelni Polskiej oczywiście odbywały się zebrania, odbywały się odczyty, odbywały się koncerty. Tam była scena, gdzie występowały teatry lubaczowski, teatr amatorski, cieszanowski teatr amatorski, ale przyjeżdżały też z występami profesjonalne teatry z Katowic, z Krakowa, z Lwowa, wystawiając różne polskie sztuki. Tutaj też odbywały się zabawy noworoczne, karnawałowe. Życie kulturalne Lubaczowa też koncentrowało się na czytelnictwie. Zasób biblioteczny był bardzo skromny. Największa biblioteka w Lubaczowie, biblioteka Związku Nauczycielstwa Polskiego liczyła niespełna 4000 tomów. Przypomnę, że od początku 23 roku, od stycznia 23 roku Lubaczów stał się miastem powiatowym. Siedzibę starostwa i wydziału powiatowego w styczniu 1923 roku przeniesiono z Cieszanowa do Lubaczowa. Sprawę przeniesienia powiatu w swoje ręce wzięło wojsko. Wojsko musiało coś gotować w kotle, musiało się ubierać, musiało się obuwać. A więc rosły zamówienia. Wojsko zdecydowanie pracowało na rzecz poprawy tej koniunktury gospodarczej. Rzemieślnik żydowski był wysoko ceniony, nawet wśród Polaków, za perfekcję, dobre wykonanie swego dzieła, a więc szewcy za obuwie, stolarze za stolarkę, krawcy za ubranie i tak dalej. I większość Lubaczowian kupowała czy zamawiała odzież, obuwie, właśnie u tych rzemieślników żydowskich.
stosunki układały się dobrze właściwie między Ukraińcami a Polakami. Im dalej do tyłu, tym lepiej. No tutaj zaborcy, czy Austriacy, czy okupacja austriacka rozbudziły pewne narodowościowe animozje. Natomiast dawniej na przykład, jeżeli pop czy ksiądz ukraiński wychodził z procesją na święto Jordana, święcenie wody, a to się odbywało w zimie, w styczniu przy młynie, tam była kopana prostokąta czy kwadratowa przerębel, to tej procesji towarzyszył, wychodził mu naprzeciw ksiądz z kościoła i razem szli i świętowali tą uroczystość. Były małżeństwa mieszane, a dzieci były chrzczone, syn po ojcu, córka po matce. Nie jestem tu urodzona, ja tu nie rosłam. Ja tu przyjechałam pierwszy raz przed 10 lat. To był pierwszy raz do Polski w ogóle i do Lubaczów na pewno. Ja słyszałam o Lubaczowie trochę od mojej matki. Wszystko, co ja mówię, będzie trochę do tradycji, to jest od pryzmy mojej rodziny. Co moja matka stąd przyniosła ze sobą, jak mi to w kraju później odżyłyśmy, albo odwrotnie też. Tu żył malarz, się nazywa Marian Kopf. On był jeden z tych nie-Żydów, że żył w Rynku i on bardzo był przyjaźniony z Żydami i on bardzo dużo rysunki ma o ich życiu. On mieszkał w Rynku i wszystkie jego kolegi, wszystkie były bardzo dużo były Żydzi. I on bardzo dużo o tym rysował. On narysował między ten Nowy Rok i Jom Kippur, co się nazywa, to są takie 10 dni, że ludzie idą i się modlą bardzo wcześnie rano w Beta Knesset, to jest gdzie się Żydzi modlą. I one tam idą i żeby to ma być bardzo wcześnie rano, nim się dzień prawie zaczyna. I to jest taki, kto, że idzie z tą pałką i budzi ludzi, żeby nie przyjść za późno do bużnicy. I on bardzo dużo rysował Żydów tematów, nawet, że on nie był w ogóle Żydem. Ale on mieszkał w Rynku i miał tyle kolegów, że on się do tego bardzo włączył i widział tak jak obrazy. Niestety, ona widziała tu rodzinę też ostatni raz. Ona od nich się tutaj pożegnała. Ostatni raz był w roku 41. I wtedy, kiedy zaczęło być bardzo niebezpiecznie dla Żydzi tutaj żyć, ona wtedy miała nadzieję, że one się znowu spotkają. Ale to się nie stało. One się nie spotkały więcej. Dziesięć lat temu niestety moja matka zmarła i kiedy zrozumiałam, że nie mam więcej z kim mówić o przeszłości, dużo ludzi, że przeżyli Holokaust tutaj albo gdzieś indziej, nie mówiły o tym. One nie chciały o tym mówić, nie chciały nam, żebyśmy byli, jak powiedzieć, smutni albo coś takiego. Im było też ciężko o tym mówić, było ciężko się o tym przypominać. One przyjechały do kraju, że trzeba było zacząć wszystko od początku. One nie miały języka, one nie wiedziały nic i było ciężko. Jedyna rzecz, że najpozytywna, że pamiętałam od mojej matki, to była ta rzeka. O rzeki słyszałam kilka razy. I wtedy zdecydowałam, że ja tą rzekę muszę poznać.
bo ona jest ta jedyna, że mnie złączy z przeszłością, z tym, co było tu, kiedy ona tu była. Jak ja nie wiedziałam, jakie były imiona rodziny brata albo tak dalej, nie wiedziałam imiona. Tak samo jak nie wiedziałam, co się stało z rodziną. Wiedziałam, że one zostały zamordowane tu, ale nie wiedziałam, nie skąd przyjechały i nie wiem, jak się zamordowały, nie wiedziałam, gdzie są pogrzebane. I dlatego ta rzeka jest dla mnie jako symbolem. I tu pierwszy raz, naprawdę pierwszy raz, poznałam ludzi, że znały tą rodzinę.